Jaki stosunek do powstania mieli polscy przemysłowcy? Zróżnicowany, na ogół jednak krytyczny. Leopold Kronenberg, najzamożniejszy człowiek w Królestwie Polskim, właściciel fabryk linii kolejowych, później założyciel banku, był działaczem obozu białych i w sposób umiarkowany poparł powstanie, chociaż sam wyjechał za granicę, wiedząc, że nic dobrego go nie czeka. No a po upadku powstania podobno milion łapówki musiał, milion rubli przekazać namiestnikowi Bergowi i oberpolicmajstrowi Trepowowi, żeby wrócić i dalej robić interesy. Gdy idzie o innych znanych, prowadzących interesy na szeroką skalę przemysłowców, czyli finansistów, bo o nich właśnie była mowa, to nie znam odnośnych badań, które by w sposób poważny i jakoś tam przy pomocy metod statystycznych, nie sądzę, by to byłoby możliwe, określenie rozkładu postaw zresztą. One się zmieniały właśnie w ciągu kolejnych miesięcy 1863 roku. Ale w środowisku warszawskiego zamożnego mieszczaństwa, czy jak kto woli burżuazji, to chyba jednak biali mieli więcej zwolenników i przez dość długi czas było to oczywiście na zewnątrz maskowane pozorami lojalności, poparcie dla tego białego skrzydła. Natomiast chyba w momencie, gdy wszystko się zaczęło załamywać, to ludzie interesu z natury rzeczy, raczej pragmatyczni niż nastawieni idealistycznie, szybko stosunkowo uznawali, że to już nie ma żadnego sensu i przynosi tylko straty. Można tylko dodać, że Kronenberg, zanim zapłacił ten okup, dał duże pieniądze na powstanie. Mam pytanie. Jak oceniają powstanie styczniowe współczesni historycy litewscy, białoruscy i przede wszystkim ukraińscy? Jak ono odbierane jest obecnie w środowisku naukowym, historycznym tych państw? Cóż, wówczas można mówić o stosunku do powstania dopiero tworzących się, rodzących się elit narodowych ukraińskich, białoruskich w gruncie rzeczy, ani litewskich około roku 1863 nie było. Tutaj raczej było to stanowisko negatywne tych nielicznych przedstawicieli inteligencji, która uważała, że ma poczucie narodowe ukraińskie, bo oczywiście Polska i Polacy sięgali po te ziemie. W dokumentach rządu narodowego jest wyraźna wizja Polski w granicach z 1772 roku. Natomiast rodzący się ruch narodowy ukraiński uważał oczywiście, że na tych ziemiach to oni powinni w przyszłości być gospodarzami. Nie Polacy i nie Rosjanie, tylko właśnie oni. Późniejszy jak gdyby stosunek do powstania styczniowego no właśnie jest nacechowany pewnego rodzaju ambiwalencją, bowiem i w kręgach tych rozwijających się ruchów narodowych litewskiego, ukraińskiego i najpóźniej białoruskiego znaleźlibyśmy takich, którzy będą widzieć, o tym chyba już była wzmianka, w powstaniu jakiś impuls właśnie do tej ich narodowej samodzielności, albo w bardzo rzadkich przypadkach będą uważali, że z Polakami wspólnie powinni o tę niepodległość przeciwko rosyjskiemu imperializmowi walczyć, ale będzie przeważało raczej stanowisko
albo obojętny, albo nawet negatywny. Zaś wśród dzisiejszych historyków to jest bardzo różnie i to też się wiąże z różnymi politykami historycznymi, jakie są prowadzone. Na Białorusi wiadomo, jaka jest polityka oficjalna z kręgów pana Łukaszenki. Ona jest wybitnie prorosyjska, antypolska i to działa również w kierunku takiej właśnie oceny przeszłości. Pokazuje się tylko owych polskich panów, prawda, gnębiących Białorusinów na różne sposoby, a także myślących o tym, żeby zdobyć niepodległość dla Polski, żeby ich gnębić po prostu skutecznie. To jest taka doktryna oficjalna czy półoficjalna. Ale oprócz tego są oczywiście i inne, z tym, że zdajmy sobie sprawę, iż w przeciwieństwie do nas raczej w mniejszości elity tamtych krajów nawiązują do ideału, do wyidealizowanej Rzeczpospolitej obojga narodów. Uważają, spoglądając wstecz na historię, przedstawiciele tych elit, że im tak wcale dobrze nie było. Wiadomo, że Litwini uznają, że zostali prawie że pozbawieni swojej tożsamości narodowej gdzieś tam od Unii Krewskiej do XIX wieku i czasami fundują swoją tożsamość dzisiejszą, prawda, na negatywnej ocenie i na oporze przeciwko temu, co właśnie strona polska na temat historii sądziła i sądzi. Przy tym wszystkim zdarza się jednak, że pewne konkretne wspomnienia powstania styczniowego, jego przebieg na Żmudzi, gdzie dowodził nieszczęśliwie zresztą Zygmunt Sierakowski, gdzie Polacy walczyli ramię w ramię z Litwinami przeciwko Rosjanom, że bywa to w ten sposób, prawda, interpretowany, że było to jakieś obudzenie przy pomocy Polaków litewskiego oporu przeciwko rosyjskiej dominacji. Mi się zdaje, że mniej więcej tak. Ja, jeśli wolno, dwa słowa. Pierwsza uwaga. Honoru jednak Polaków w pewnym sensie, z mojego punktu widzenia, bronił niejaki Jarosław Dąbrowski z kwestii ukraińskiej, który w roku 1867, co było wyjątkiem raczej wśród powstańców, ogłosił list do obywatela Bednarczyka, w którym zakładał, że Ukraińcy mają prawo do odrębnego istnienia państwowego, że są odrębnym narodem i tak dalej. To było pewnym wydarzeniem. Natomiast jeśli chodzi o Litwinów, to było wydarzeniem wyjątkiem. Jeśli chodzi o Litwinów, tu jednak za mało wiemy, dlatego że część Polaków, dla których, prawda, ojczyzną była Litwa, poczuwała się do pewnej odrębności. Ja mówię o powstańcach i to się przejawiło na emigracji po powstaniu. Było towarzystwo Żelmło, litewskie towarzystwo odrębne, złożone z uczestników powstania, działające w obrębie polskiej emigracji. Ale widziałem dokumenty ludzi, którzy, one są w Bibliotece Polskiej w Paryżu, którzy po prostu używali języka litewskiego wśród powstańców. Także sądzę, że mogą Litwini wiązać z powstaniem monety dzisiaj i podkreślać znaczenie, choć nie było to powstanie wyłącznie litewskie. Udało się wydać w tym roku specjalny numer miesięcznika, mówią wieki, po polsku i po litewsku, poświęcony powstaniu styczniowemu, z artykułami historyków polskich w większości. Sam miałem przyjemność, że przedrukowano mój tekścik Spóru Aleksandra Wielopolskiego i kilka wypowiedzi historyków litewskich, głównie dotyczących jednak strony faktograficznej przebiegu powstania w różnych tam okolicach. To ja jeszcze słowo, tylko jeszcze. Dziękuję.
Quo Vadis i Faraon, ale chciałem powiedzieć, że ten temat powstania styczniowego jednak istnieje także w powojennej literaturze i tutaj, no jeszcze przedwojenną, to jest Stanisław Rembek, bardzo wybitny pisarz, także, który pisał o 1920 roku, o wojnie 20 roku, w taki sposób bardzo no, prawdziwy. I on też pisał o powstaniu styczniowym. Potem jest taki wybitny, zapomniany pisarz Władysław Terlecki, który właśnie całą swoją twórczość poświęcił powstaniu styczniowego i wreszcie... Leszek nie jest całkiem zapomniany. No. I wreszcie Iwaszkiewicz napisał kilka opowiadań bardzo ciekawych, dotyczących powstania styczniowego. Zresztą w jego tradycji rodzinnej powstanie styczniowe jest bardzo ważne, ponieważ jego ojciec był jakoś tam zamieszany w to i to wpłynęło także na jakby Iwaszkiewicza w stosunek do historii także. Tak w sensie takiego troszkę beznadziejności uczestnictwa w historii, która według niego, tak jak ja to rozumiem, toczy się swoim trybem, niezależnie od tego, jakie ofiary ponoszą ludzie. To takie opowiadanie okupacyjne Ikar, też wstrząsające. No właśnie ten typ wrażliwości historycznej zawdzięcza także tej tradycji powstania styczniowego obecnej w jego rodzinie. To upomniałbym się jeszcze o Eustachego Rylskiego na przykład. Stankiewicz, Powrót. Zaproszę. Refleksję fizyka. Patrząc na pytania zawarte w tytule dzisiejszego wykładu. Czy bić się, czy nie bić? Jakie są szanse? Czy możemy wygrać, czy nie? Otóż z punktu widzenia nauk ścisłych to powinno być tak. Powinniśmy dokonać doświadczenia. To znaczy wystartować z sytuacją początku powstania, czy jeszcze przed decyzją i postępować na kilkadziesiąt różnych sposobów. Zobaczyć, co z tego wyjdzie. Po wynikach poznamy, czy warto było się bić, czy nie. A inaczej, oczywiście historycy kopiąc w dokumentach, odkrywając różnorakie powiązania, dostarczają niesłychanie cennej wiedzy do przemyśleń. Ale chyba to zawsze jest przyczyną tego, że oceniając takie rzeczy jak powstania narodowe, może być kilka podejść do tego. Nie powinniśmy się temu dziwić. Jedni będą interpretowali to tak, drudzy inaczej. I drugi komentarz jeszcze bardziej abstrakcyjny z punktu widzenia mechaniki kwantowej. Patrzę, czy tu jest kreda. Jest. Otóż upraszczając bardzo, wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy dwa wyjścia, dwie możliwe decyzje. Tutaj mamy decyzję A, tutaj mamy decyzję B. To są możliwe postępowania, bić się czy nie bić. Natomiast stan świadomości, nazwijmy to społeczeństwa, jest pewnym wektorem. I ten wektor sobie ewoluuje w zależności od sytuacji zewnętrznej, sytuacji wewnętrznej, nastrojów ludzi i tak dalej. Czyli może się tutaj na tej płaszczyźnie przesuwać w różne strony. I teraz co mówi mechanika kwantowa? Mechanika kwantowa mówi, że akt pomiaru, czyli decyzja bić się czy nie bić, jest związana z rzutowaniem tego wektora albo na to, albo na tę oś. Jeżeli ten wektor jest, powiedzmy, bliski tej osi, to nie oznacza, że ta decyzja będzie podjęta, tylko że jest większe prawdopodobieństwo podjęcia tej decyzji, a mniejsze prawdopodobieństwo podjęcia tej decyzji. Ale obie te decyzje mogą być podjęte tylko z różnym prawdopodobieństwem. Jeżeli natomiast ten wektor będzie bliżej tej osi B, to większe jest prawdopodobieństwo decyzji B niż A, ale obie mogą być podjęte tylko z różnym prawdopodobieństwem. Więc tyle od fizyki. Czy można uwagę do mechaniki kwantowej? Oczywiście staramy się zrozumieć, ale wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jakie pytanie się zada.
Otóż tutaj pytanie do społeczeństwa byłoby nienawidzieć i wtedy na pewno, prawda, byłoby jednoznaczne, a czy bić się, to prawdopodobnie jednak całe społeczeństwo by, większość by się przechyliła przed powstaniem do nie. I na to mamy dużo dowodów. Bardzo proszę, tu czekamy na mikrofon. Ja tylko powiem, że dla historyków przeszłość jest takim wielkim zbiorem naturalnych eksperymentów, których nie można powtórzyć. Znaczy nie można w warunkach eksperymentalnych przetestować wojny światowej, a nawet powstania w jednym kraju. Natomiast przeszłość jest zbiorem, tylko zawsze powstają spory, czy warunki, dla których chcemy zastosować wnioski z przeszłości. Mamy długą serię, że tak się wyrażę, tak? Powstań w Polsce o dosyć jednoznacznym wyniku. Tak, z chwalebnymi wyjątkami Wielkopolan, tam paru jeszcze innych, więc wniosek byłby zupełnie jednoznaczny, ale zawsze jest pytanie, w jakiej mierze warunki istniejące w czasie te są podobne do tych, które mamy obecnie. Gdybyśmy tylko prosty sam wynik powstania, wniosek byłby jednoznaczny. Nigdy więcej żadnych powstań. Bardzo proszę. Moje pytanie nie dotyczy bezpośrednio tematu bić się czy nie bić w czasie rzeczywistym, ale raczej pozornym. Zaciekawiło mnie stanowisko obu panów w kwestii grup rekonstrukcyjnych. Czy moglibyście panowie przedstawić argumenty, jak rozumiem, przeciwko tym grupom rekonstrukcyjnym? No ja się z grupami rekonstrukcyjnymi zetknąłem w Warszawie, kiedy widziałem tam na Nowym Mieście, jak skądinąd bardzo zasłużony popularyzator historii Wołoszański komentował i tacy Niemcy puścili świecę dymną i biegli, tak dysząc troszkę, bo tak byli troszkę tacy podtatusiali panowie, a tu wszystko jak z igły w ogóle. I powstańcy, i Niemcy. Świetne mundury. Zresztą ktoś mi opowiadał, że teraz coraz więcej ludzi w czasie tych grup rekonstrukcyjnych chce być Niemcami. Lepsze mundury wygrywają, no to tak już nie bardzo tam chodzi, sięgają do tego, jak tam miało to by wyglądać. Natomiast no, są takie skrajne przypadki, no ta inscenizacja rzezi wołyńskiej, no to już jest jakaś kompletna już aberracja. No i to tylko można spodziewać się od adekwatnej odpowiedzi drugiej strony. No, ja nie wiem, czemu to służy. Moim zdaniem to jest po prostu infantylizacja historii i przekonanie, że wszystko jest fajnie, bo potem ci ludzie idą na kolację, prawda, i nic się nie dzieje. Strasznie to jest naiwne. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. Podejrzewam, że Amerykanie, bo ja już tam kiedyś pod Gettysburgiem wiem, że była taka jakaś rekonstrukcja, ale to jest po prostu jakiś idiotyzm. No są dwa rodzaje takiego nadużycia tematyki historycznej dla mnie. Po pierwsze, fascynacja przemocą, w związku z tym jakieś najstraszliwsze męki, tortury się tam sprzedaje, no bo taki jest świat troszkę. Albo infantylizacja, czyli takie ogłupienie właściwie. No i jedno i drugie wydaje mi się bardzo szkodliwe. Już lepiej niech będzie mniej tej historii, ale niech ona będzie rzeczywiście przedmiotem jakiejś refleksji. Natomiast masówki się już nie da zrobić. Jeśli wolno jeszcze na ten temat, króciutko. Ja swego czasu wykładałem także w Akademii imienia Aleksandra Geistora w Pułtusku i tamta uczelnia prywatna, troszkę żeby swą popularność zwiększyć, żeby więcej o niej mówiono, organizowała co roku rekonstrukcję bitwy pod Pułtuskiem. Była taka bitwa napoleońska 26 grudnia 1806 roku i tak przez kilka lat ją z powodzeniem naśladowano, aż raz ktoś został uderzony przy tej okazji tak nieszczęśliwie, że trafił do szpitala, po 8 dniach umarł. Ponieważ po 8 dniach, więc prokuratura nie wszczyna wtedy śledztwa takiego, prawda, spowodowanie śmierci bezpośrednie, ale od tego czasu przestano się tą rekonstrukcją bitwy pod Pułtuskiem zajmować. Ja bym chciał jedno słowo w obronie rekonstrukcji. Jako historyk miałem zdecydowanie negatywne zdanie na temat rekonstrukcji historycznych, tak właśnie jak przedmówcy, dopóki nie poznałem lojalnego żołnierza armii cesarza Napoleona, który raz do roku bierze udział w czymś takim. I wtedy zrozumiałem, że tu nie chodzi o mniej lub bardziej udatne czy wiarygodne odgrywanie przeszłości, tylko inscenizację pewnego mitu. Tak jak na dworze w XVIII wieku przebierano się w strój Achillesa i Hektora.
Więc z tego powodu odległe wydarzenia wydają nam się bardziej stosowne do rekonstrukcji niż powstanie w getcie warszawskim, tak, że tam rzeź wołyńska w 1943 roku. Ale nie należy tego traktować jako próbę odtworzenia historii, tylko pewną zabawę na motywach, zdjąć z niej ciężar znaczeń. To może z tego. Ja mam parę uzupełnień literackich i jedno pytanie. Uzupełnienia literackie są tak, pełna zgoda oczywiście, że nie można mówić o wojnie domowej, natomiast na pewno można mówić o elementach wojny domowej, a klasycznym utworem, który nie został wspomniany, poczułem się w obowiązku, żeby go wspomnieć, są echa leśne Stefana Żeromskiego, tak? To znaczy tam stryj, który jest pułkownikiem Armii Carskiej, skazuje swego bratanka za dezercję, na śmierć za dezercję do oddziałów powstańczych. No i to jest taka, to jest zresztą podobno, znaczy nie bezpośrednio Żeromskich, tylko zdaje się ze strony matki, autentyczna historia rodzinna i to w nim i w całej dramaturgii. No tytuł Echa leśne jest też pewnym, żeby tak powiedzieć, idiomem w polszczyźnie, tylko treść została, zdaje się, już zapomniana, więc poczułem się w obowiązku, żeby ją przypomnieć. Druga kwestia literacka dotyczy tego, co już Tomasz Łubieński wspomniał, trochę mi zabierają, ale ja coś dodam do tego. Bo to jest bardzo osobliwa sytuacja. Wspomniane dzieło Stefana Kieniewicza ukazuje się w roku 1973, jeśli dobrze pamiętam. To się bardzo rzadko zdarza, żeby po wielkiej pracy, no ale historiograficznej, następowała fala utworów literackich. Otóż następuje w połowie lat 70. po tej edycji Kieniewicza, następuje fala utworów literackich. To jest esej Tomasza Łubieńskiego, to są powieści wspomnianego tutaj Władysława Lecha Terleckiego, niesłusznie zapomniane, które w pewnym wydaniu ukazały się wszystkie razem pod takim, w grubym takim tomie z tytułem Twarze 1863. No bo tak się składa, że to parę z nich to jest portrety. I to jest Zarudzie Jarosława Iwaszkiewicza, o którym wspomniał tu również Tomasz Łubieński, nie podając tego tytułu, bo ten tom jest cały o powstaniu. Tytułowe Zarudzie jest, dzieje się zresztą... Proszę? No tam jest trzy, nie, jeszcze jest kilka. Noc czerwcowa, zaczyna się od Nocy Czerwcowej, którą niedawno... No, niedawno dla mnie, pewnie z 10 lat temu inscenizował Andrzej Wajda w telewizji. I to, więc to są te utwory i wtedy też tak wznawia się Stanisława Rebeka, te dwie powieści Igła i baśń o Wisielcu. I teraz to jest bardzo ciekawe i bardzo oczywiście jest ryzykowne to, co ja powiem, ale ośmielę się. Wszystkie te utwory dramatyczne, dramatycznie podejmujące tę alternatywę, która tu dziś nam patronuje, właściwie nie dezawołując bohaterów, właściwie mówią, że to jest tragedia. Otóż jest bardzo trudno uzasadnić taką opinię, którą za chwilę wypowiem. Następnego powstania w Polsce już nie było. W literaturze polskiej coś przeczuwano. W latach 1980-81, w połowie lat 90. odezwali się tacy publicyści, którzy mówili, o, wtedy trzeba było karabiny wziąć do ręki. Ale następnego powstania już nie było. Jakoś ta literatura była jakąś membraną, kamertonem, coś w tam się, stan ducha jakiś się słyszał. Pytanie ostatnie, pytanie, które miałem zadać, jest do
do panów profesorów i do znawców jest nieomal faktograficzne. Ja tu mam, pokazywałem przedtem taką broszurkę o powstaniu styczniowym w Puszczy Białej, która ukazała się w tym roku nakładem nadleśnictwa w Ostrowi Mazowieckiej. I tam bardzo przyzwoite jest opracowanie. Ja tam latem przemieszkuję, już 35 lat, więc jestem krajanem. Dwie były duże bitwy tam w tym powiecie, jedna pod Stokiem, a druga pod Nagoszewem. Pod Stokiem postawiono, odnowiono, oba pomniki odnawiano, jeszcze postawione przed wojną. W tym roku wszystko bardzo dobrze. Ale z tego opracowania wyłania się straszny obraz niechcący. Chciałem zapytać, na ile on jest wiarygodny. To wyłania się obraz nie powstania, tylko ruchawki. Ruchawki izolowanych oddziałów partyzanckich, które nie mają żadnej łączności ze sobą, które reagują na to, że gdzieś przechodzą Rosjanie, a jak chcą coś zająć, akurat chciały zająć stację w Małkini, bo to był ważny punkt, ważny węzeł, no tak, przejazd, no to, to zostały po prostu stłapszone, bo tam regularna armia rosyjska bardzo łatwo sobie z nimi poradziła. Pytanie staje, czy, bo my mamy pewien rodzaj obrazu, tutaj Traugut, rząd narodowy, pieczeć, rozkazy idą, wszędzie to wszystko działa, a stamtąd niechcący wynika zupełnie inny obraz, izolowanych od ruchów bohaterskich grup ludzi. Tam się jeszcze akuratnie wyjątkowo jest to, że jest dużo chłopów, bo to są chłopi z Królewszczyzn na Kurpiach. Oni nie mają tego, oni patriotycznie są o wiele lepiej podniesieni niż chłopi z Kieleckiego, którzy, jak warto przypomnieć, ojca Stefana Żaromskiego zaprowadzili na posterunek żandarmerii. I tu jest zupełnie inaczej. Więc pytanie, czy to tak było? Czy można powiedzieć, że ja, mówiąc, że wyłania się obraz ruchawki, a nie powstania, bo przez mówiąc powstanie, mając na myśli coś zorganizowanego, dokonuje pewnego bluźnierstwa? Nie jest to bluźnierstwo, ale ruchawka to za mało, przepraszam. To nie obraz ruchawki, a obraz, powiedzmy sobie, jednoczesnego powstania czy wielu ruchawek jednoczesnych. Łączność była bardzo słaba, wzajemna znajomość bardzo słaba, rozkazy nie docierały. No, był problem, że śpieszyli 60-letni emigranci, w tym XIX wieku to było dużo. Nie dawali sobie potem rady, na przykład na Litwie, że trzeba było dyskretnie ich odsunąć i objąć dowództwo. Działania były, no to nie były działania skoordynowanej wojny partyzanckiej. To była właśnie wojna partyzancka, równoległa, lubelskie sobie, grodzieńskie sobie i tak dalej, i tak dalej. Także no, byli tacy, którzy koordynowali, no, powiedzmy sobie Hauke Bosak, zawodowy oficer carski, krewny cara zresztą, który potrafił w ostatniej fazie powstania kilka tysięcy ludzi z różnych oddziałów w sobie podporządkować. Ale z kolei łączność między nim a Traugutem była pod znakiem zapytania. Także pana profesora obraz jest, odpowiada rzeczywistości. Tak to było. Zgodzi się chyba pan profesorze i ty. Tam jeszcze. Bardzo mocna presja austriacka i nie rozumiem, że taki naród jak polski, który pomagał nam w 1948 roku, generałowie prowadzili nas, dlaczego nie strategicznie nie przygotował, nie wziął stamtąd po prostu poparcie. Bo ja o tym w ogóle nic nie wiem, to jest dopiero tutaj na tej rozmowie mi się nasunęło to pytanie, ale mi to zaskakuje. Czy jest to w ogóle badane? Byli ochotnicy węgierscy, byli w powstaniu. Ochotnicy.
Natomiast niech pan nie zapomina, że Lajos Kossuth siedzi w Turynie cały czas do śmierci. No, wie pan dlaczego? Na znak protestu oczywiście przeciwko temu, że autonomia to za mało dla jego Węgier, a takiego autorytetu porównywalnego jak on, no, nikt prawie nie ma. I on nie daje, on podziela pogląd Garibaldiego, Kossuth, że to powstanie nie ma szans. I powtarza się historia. Są ochotnicy, którzy przyszli indywidualnie, pojedynczo, ale z góry nie ma nakazu, nie ma wiary, że to powstanie się uda. To tyle, co mogę powiedzieć. Może jeszcze jeden istotny element. Powstanie było skierowane przeciwko Rosji i teoretycznie w praktyce zresztą też tylko przeciwko Rosji, a Austria zajmowała wówczas postawę dwuznaczną. Pamiętajmy, że Austria patrzy przez palce na działalność Ruchu Narodowego Polskiego w Galicji. Długo w Krakowie i we Lwowie komitety powstańcze mogą półjawnie obradować, zbierać pieniądze. Na południe od Wisły w Galicji formują się oddziały, przekraczają Wisłę. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Austria już się czuje zagrożona przez Rosję, przez to, co nazywano agitacją panslawistyczną na Bałkanach. I choć z jednej strony istnieje ta solidarność między zaborcami, ale z drugiej strony cieszą się Austriacy, że ich rywal, ten, który szermuje hasłem jedności słowiańskiej, antyhabsburskim przecież, ma sobie tutaj kłopoty w swoich polskich prowincjach. Austria bierze przecież udział dwukrotnie w interwencji dyplomatycznej w Petersburgu, gdzie się żąda powrotu do postanowień Kongresu Wiedeńskiego, amnestii dla powstańców, zaprzestania represji, prawda? Te właśnie noty, które Petersburg odrzuca, to z punktu widzenia powstańców jest nadzieja na interwencję zbrojną. Austria zresztą dwuznaczną i dwulicową prowadzi politykę, bo robi wszystko, żeby powstrzymać Napoleona III przed, prawda, jakimiś mocniejszymi krokami. Zresztą Londyn też na to nie ma ochoty. To się zmienia w lutym 1864 roku, gdzie w obliczu rosyjskiej potęgi już i przegranej powstania w Austrii wprowadzony jest stan oblężenia. Wówczas jeszcze Traugut próbuje z Garibaldim, z Włochami coś organizować. Może i z Węgrami by wtedy zorganizował, bo już odpada ten, prawda, wzgląd, że Austrii to nie drażnijmy, bo może jej polityka jest na naszą korzyść, ale już jest za późno. Nasuwa mi się takie pytanie, które być może jest śmieszne, nie, bezprzedmiotowe, bo z góry wiadomo jaka odpowiedź, ale je zadam. Z jednej strony można byłoby spodziewać się, że jakieś społeczeństwo, które ma jakiś cel, wygeneruje z siebie jakieś przywództwo, jakąś elitę, która ten cel postara się najpierw głęboko przemyśleć i przy pomocy logiki, planowania, racjonalności zwiększyć do maksimum prawdopodobieństwo realizacji tego celu. Z drugiej strony jest taki model działania odruchowego i czysto emocjonalnego, który tutaj najwyraźniej się zrealizował. Dlaczego według tego pierwszego, a nie według tego drugiego scenariusza wszystko się odbywało? Pan tutaj przemawia jak Józef Szujski w Liberum Conspiro, prawda? W tej broszurze dosyć typowej dla punktu widzenia Stańczyków, tylko oczywiście to było troszkę inaczej. Szujski starał się z perspektywy tego roku 1867 dowieść, że właśnie sytuacja niewoli, gdy konieczna jest konspiracja, uniemożliwia no, niedemokratyczne, ale logiczne i pragmatyczne formułowanie celów i właściwą selekcję przywódców. I w związku z tym trzeba zakończyć konspirację i przygotowania powstańcze, bo po prostu w warunkach niewoli, w warunkach konspiracji niemożliwe jest spełnienie pewnych racjonalnych właśnie kryteriów wyboru celów i selekcji przywódców.
Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę, a panelistom za wystąpienia. Sądzę, że powinniśmy wszyscy im podziękować.